W niedzielny wieczór wybuchł pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Białuchowie. Ogień najpierw zajął pierwsze piętro, później przeniósł się na poddasze, zajmując tym samym znaczną część całego budynku. Jedną z przyczyn tak szybkiego rozprzestrzeniania się ognia była konstrukcja budynku. To są belki drewniane, wypełnione watą. Niestety tam w tej przestrzeni i międzystropowej, i między poddaszem a obudowaniem rozwijał się pożar. Stąd były pewne utrudnienia tej akcji, nie była to taka typowa akcja, tak? Łącznie na miejscu działało 10 jednostek straży, była też policja, a także starosta i wicestarosta powiatu grudziąckiego. Wymagało to od strażaków bardzo dużej pracy, wymagało to również robienia otworów takich, żeby sprawdzić, gdzie pożar do jakiego momentu doszedł i zalewania, podawania wody, prądów wody między konstrukcję budynków, między w ścianę i w stropy. Z placówki ewakuowano 31 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły dzieci w wieku od 2 do 19 lat, które być może już nie powrócą do swojego domu w Białuchowie. Zawsze mamy nadzieję, prawda? Mam nadzieję, że tutaj jest obecny pan starosta, pan wicestarosta, którzy bardzo szybko przyjechali, bardzo szybko zorganizowali nam pomoc i autokar, który przewiózł dzieci do domu dziecka w Wycznie. Akcja trwała kilka godzin. Strażacy po ugaszeniu widocznych płomieni rozpoczęli proces przeszukiwania poddasza za pomocą kamery termowizyjnej. Ze względu na specyfikę konstrukcji budynku musimy w zasadzie po desce dojść do tych elementów, gdzie się jeszcze coś tli, bo to może się tlić, żeby nam się rano nie rozpaliło od nowa, więc musimy to zrobić bardzo starannie. Na miejscu przez całą noc czuwał jeden z zastęp strażaków i dyrektorka placówki. Ciężko na chwilę obecną mówić o potencjalnych przyczynach niedzielnego pożaru w Białuchowie. Wiemy, że najprawdopodobniej był to jeden z pokoi tutaj na pierwszym piętrze i tak wstępnie nawet widać to po rozwoju pożaru, ale to będzie i dochodzenie policji przy naszej współpracy, dopiero wtedy to się wszystko okaże. Dla domu dziecka w Białuchowie to już drugie takie zdarzenie na przestrzeni kilkunastu lat. W 2003 roku również wybuchł tutaj pożar, z tą różnicą, że ówcześnie straty były zdecydowanie mniejsze. Do sprawy wrócimy.